Autoryzacja, jeśli dobrze wiem, autoryzacja jest wymagana przez prawo prasowe. Dobrze mówię, Krzysztof? Przez prawo prasowe, czyli jeżeli chcemy opublikować wywiad, to tak. Ale raport będzie potem opublikowany. Jeżeli Państwo w raporcie będziecie zamieszczać cytaty dosłowne, to można respektować wtedy taką prośbę o autoryzację. Chociaż tak jak mówię, to nie jest objęte prawem prasowym, ale... Ale czy możemy odrzucić taką prośbę, odmówić autoryzacji? Znaczy, to nie mam pojęcia, przy okazji raportu nie mam pojęcia autoryzacji. To jest kwestia też, no jakby, czy jest potrzeba zawsze, po pierwsze, żeby tam był ten cytat dosłowny, no ale też musimy mieć pochód, żeby ten cytat tam rzucić. Sądzę, że sobie inne rzeczy da. Chyba powinien być opatrzony nazwiskiem, bo jak jest ktoś powiedział, no nie, no co to jest. Natomiast to jest zupełnie sprzeczne z istotą organizacji przedsięwzięcia. Jak mogę autoryzować? Kasia ma odpowiedź na to. Nie mam odpowiedzi, ale chciałam powiedzieć, że mieliśmy taką sytuację kiedyś, że jednak respondent często powie, że nie będzie rozmawiać, jak nie będzie autoryzować. I to jest też dylemat. Bo mieliśmy taką sytuację, co lepsze, była autoryzacja, a później tak była afera, jak to się wykazało w raporcie, że oczywiście generalnie będzie jakieś zamieszanie prawdopodobnie przynajmniej w jednej organizacji będzie. I teraz to jest chyba, prawo pewnie nie wymaga tej autoryzacji, no ale na indywidualną strategię sobie akurat Ja myślę też z takiej pracy z dziennikarzami, jeżeli na przykład ktoś mnie gdzieś tam chce zacytować, to bardzo często w ogóle nawet dziennikarze nie przysyłają wypowiedzi do autoryzacji i też na przykład ja od wielu organizacji słyszałam, pilnuj się, tak, bo żądaj zawsze, był dziennikarz w ciebie, żądaj autoryzacji. Jeżeli ktoś będzie od Państwa żądał autoryzacji, to warto wtedy, biorąc pod uwagę to, co Kasia mówi, że i tak mogą być problemy, przesłać to na przykład mailem, tak? Ten fragment raportu, czy tą stronę raportu, przesłać mailem, wtedy odpowiedź przyjdzie mailem. Państwo macie wtedy maila z konkretną datą, tak? Że on się zgodził na opublikowanie tego jednego zdania, które powiedział. Ale rzeczywiście może warto jest wtedy ponegocjować, na przykład, że to nie jest z Pana nazwiskiem, tak? To jest tylko, Pan się tak fajnie wyraził, tak? Taka ładna ilustracja do naszej tezy. Nie chcemy właśnie podawać nazwiska, tak? Można tylko napisać, że to członek komisji w jakiejś gminie, czy gdzieś, czy w naszej gminie, tak? Żeby też nie ujawniać nazwiska, no chyba, że jest duże ryzyko, że to i tak wszyscy będą wiedzieli, z kim Pani rozmawiała, no to wtedy ta osoba może... Ale ja wiem, że tekstu nie autoryzowania. Ja mam pytanie do Państwa. Czy ktoś z Państwa autoryzuje wypowiedź do lekarza? Czy podpisuje się do słowami? Nie. Ale lekarz nie publikuje tego. No tak, ale na podstawie tej dokumentacji później w ZUS-ie gdzieś można coś osiągnąć lub nie. Ale ja rozumiem. Okej, to trzeba odpowiadać. Pamiętajcie, że nasz raport idzie do wszystkich, którzy byli z nami. My to nie pamiętajcie, bo tego nie powiedzieliśmy. Że metodologia działań strażniczych wymaga tego, żebyśmy my nasz raport na granicy wysłali. Więc jakby nawet tej autoryzacji nie będzie, to będzie możliwość reakcji. Na przykład wyraziłem się nieprecyzyjnie. Nie to miałem na myśli, czy nie to miałem na myśli. I teraz wyszły jakieś od protestów i czasami się tak zdarza, że ktoś odczytał źle sytuację, bo ktoś z kimś wyszedł i powiedział, że idą zrobić coś razem. I te osoby połączono, interpretacja sytuacji na skutku. Mogą się zdarzyć różne takie, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że tu pomieszaliśmy teraz dwie rzeczy. To co Pan Jurek mówił przedtem o tym, że pewne informacje ktoś się nam udzieli, a potem się ich wyprze. To jest co innego niż autoryzacja. Ja bym wywiad lekarski traktowała raczej w kategoriach, że możemy podać fałszywe informacje, tam nie wiem, wyłudzić rentę czy coś. To raczej jest kwestia niewiarygodnych informacji. Ale to ten dokument jest naszą własnością, a nikt nie idzie, nie sprawdza, co ten lekarz tam pisze. Tak naprawdę. A później się okazuje, że przychodzi się do innego lekarza, przychodzi się z tą dokumentacją do innego lekarza, który odczytuje słowa innego pacjenta i się okazuje, że to ja nigdy tak nie mówiłem. O tym mówię, że podstawowe rzeczy, które mamy na co dzień, my nie weryfikujemy. Dlatego no, można zrobić tak, żeby nie weryfikować też szczegółów. Ja mogę mieć jeszcze pytanie. Czy jest dopuszczalne w tych badaniach, żeby tworzyć na podstawie jakichś prawdziwych wypowiedzi fikcyjnych respondentów? No ja bym tak nie robiła. Czemu Pan spodziewa się, że będzie taka potrzeba? To znaczy, gdyby powiedzmy też pod nazwiskiem powiedział coś, co potem wytnie w autoryzacji, no ale te wypowiedzi padły i jeżeli chcemy się na coś powołać, to możemy stworzyć, czy jest to w ogóle... Ja bym raczej zrezygnowała po prostu w ogóle nawet z całego wątku w raporcie w tej sytuacji. Pamiętajmy o tym, co powiedziała Barbara, o dużym imieniu siebie, tak? My musimy umieć udowodnić,
wypełnić każde zdanie, które tam napisaliśmy. I to nie chodzi już tylko o nasze bezpieczeństwo, ale o wiarygodność sprawy przedsięwzięcia, no bo się nie zrobi właśnie. Możemy mieć taką pokusę, bo to czasem będzie kwestia rezygnacji z czegoś, no, co dla nas jest bardzo cenną informacją i taką wiele wnoszącą, ale ja bym raczej się wycofała w tym momencie, niż zmieniała tożsamość na przykład respondenta, czy tam jakieś inicjały, czy co. Też może być, czy... Moje pytanie dotyczy też tego finalnego efektu raportu. Ja po prostu czegoś tu nie rozumiem. Znaczy tak, prowadzimy badania, metodologii i przyjętej przez nas także i analizujemy to, bo przecież my nie będziemy w sposób widacie przeciwnicy datami, tylko my analizujemy to i przygotowujemy raport analityczny, to w takim sensie, że wybieramy z tych wszystkich elementów to, co odpowiada na problem badawczy, czyli kwintesencję sensu założenia. I ja po prostu tego nie rozumiem, że co to znaczy, że my mamy, oczywiście, jeżeli my mamy zacytować, jeżeli będziemy przytaczać wywiady, to one muszą być podpisane, czy one muszą po prostu uzyskać zgodę, to dla mnie jednego nie ma. Ale w takiej sytuacji właściwie my nie osiągniemy uogólnienia, tylko będziemy mieli jedną sprawę przytaczać. Więc może zastanówmy się nad tym, jak to rozwiązać. Znaczy, to dobrze, że Pani o tym mówi, bo my tak się zapędziliśmy w takie szczegóły, metodologii i robienia badań, a straciliśmy z oczu główny cel, jakim jest analiza tego dokumentu, tak? Ocena samego dokumentu, trafności tych działań, które tam zostały zapisane i tego, jakie to wywołuje skutki, tak? I czy te środki są zgodnie z przeznaczeniem wydawane i czy można je wydawać lepiej. Natomiast ja rozumiem, że te kwestie autoryzacji, które nas tak zaabsorbowały teraz, one dotyczą tego, żeby ubarwić trochę nasz raport jakimś takim mięsem, to znaczy dosłowną wypowiedzią kogoś, z kim w terenie rozmawialiśmy. I takie sytuacje pewnie będą w ogóle należały do rzadkości, że będziemy dosłownie cytować czyjąś wypowiedź i że raczej będzie to miał charakter ilustracyjny. I w sytuacji, kiedy ten ktoś będzie oburzony, no to po prostu z tej dekoracji by trzeba było zrezygnować, a korzystać z wiedzy, którą uzyskaliśmy w tym wywiadzie, a nie z konkretnych słów, które ta osoba wypowiedziała. No i też mamy tutaj przykład Pani ma jakieś praktyczne sposoby docierania do
nauczyciela, więc na pewno się Państwu spotkała. Tak. Jak się przebić przez nową umowę, przez polityczną poprawność i tak dalej, w tym wywiadzie doszedł do celu. To jest kwestia też sformułowania pytań. Ja myślę, że w tych wytycznych pytania są sformułowane w sposób taki właśnie niezagrażający, to znaczy, że one są na tyle dobrze ułożone, że nie powinno to wzbudzać jakiegoś oporu. I też moje doświadczenie w tych akurat badaniach z dyrektorami szkół, myśmy już na tyle dużo wiedzieli o tym, jak oni mają ciężko. My jako rodzice wiedzieliśmy oczywiście, że gdzieś giną nasze pieniądze, tak, na nasze dzieci niepełnosprawne, więc w rodzicach był taki potencjał agresji wobec dyrektorów, ale mieliśmy już z drugiej strony wiedzę o tym, że ci dyrektorzy są tak samo biedni jak my, bo oni też tej kasy na oczy nie widzieli. Więc my już im podsuwaliśmy, prawda, że no wiemy, że jest za mało środków, tak, na rewalidację dla dzieci niepełnosprawnych. Czy pan dostał jakieś dodatkowe środki w tym roku? I to w trakcie wywiadu, my akurat robiliśmy ankietowe badania, więc to było ściśle zaprogramowane co do słownictwa pytanie. Wywiady telefoniczne, tak samo każdy dyrektor był pytany, ale to dlatego, że było kilkaset placówek w Warszawie objętych tym badaniem. Natomiast tutaj w nieostrukturyzowanym wywiadzie pan może to sformułować w taki sposób, jaki będzie wynikał z sytuacji. Żeby też się wczuć w sytuację tego urzędnika, także dlaczego on może mieścić o tym mówić. To trochę go jakoś, nie wiem, no właśnie tak podejść, wczuć się w jego skórę, że on ma jakiś problem, tak jak z tymi szkoleniami, to jest też dobry przykład, bo jeśli ktoś nam powie, że tak, podpisaliśmy listę obecności, ha, wiadomo, przecież to za szkolenia, pociągnąć ten temat, że w takim razie po co to szkolenie było zrobione, a czy może, czy jest w ogóle potrzeba, że to, po co taki pic na wodę robić, że są szkolenia, tak, to można od razu jakby odnieść się do tego wprost, ja bym jakoś nie poprzestawała. Ale jest jeszcze taki szkoleniami psychologiczno-pedagogicznymi, które mają przykazane, że mają dzieci kierować na pewien rodzaj, że mają nie przepisywać pewnych rzeczy, tak. No, wykorzystujemy to w obecnej edycji projektu, mamy właśnie interpelację poselską w tej sprawie zgłoszoną w ubiegłym tygodniu, bo to na tym poziomie w tej chwili. W tej chwili po prostu pracujemy systemowo na poziomie... Ja już mogę chętnie powiedzieć. A chętnie, bo to jest właśnie to, co najbardziej lubią ludzie mówić o tym, co mają. My braliśmy udział w projekcie w 2009 roku, takim właśnie łącznogodnym, tylko dla Warszawy, bo chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje z pieniędzmi, których nie dostają dzieci niepełnosprawne na terapię, które powinny mieć w szkole w ramach systemu edukacji. Jak się zorientowaliśmy, że te pieniądze idą na oświatę, tylko nie trafiają do placówek, tylko są po prostu rozdawane na ogólnooświatowe zadania, to zaczęliśmy szukać dlaczego, tak, na jakiej podstawie, kto te pieniądze kradnie. No i się okazało, że ustawa o dochodach samorządu i ustawa o finansach publicznych nie wiąże subwencji ogólnej, nawet jeśli jest ta subwencja naliczana kwotowo na konkretne dziecko z konkretną niepełnosprawnością, samorząd ma swobodę w wydatkowaniu i nie musi się nikomu tłumaczyć. Czyli wprost nam w tej chwili mówią burmistrzowie czy wójtowie, że no przecież znacie ustawę o dochodach. Mówią, no znamy, właśnie chcemy coś tutaj zmienić. Teraz lobbujemy. W tej chwili rząd przygotował nowelizację ustawy o systemie oświaty i ona zupełnie nie dotyczy spraw subwencyjnych, ale my tam chcemy włożyć zmianę w przepisie w artykule 79 dotyczącym właśnie finansowania zadań oświatowych w placówkach publicznych. Chcemy taką małą poprawkę tam wprowadzić, którą już odrzucił rząd w konsultacjach z naszej strony. Więc wprowadzamy to teraz przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych na posiedzeniu rządu. Pewnie też odrzucą, wtedy to wprowadzimy na pierwszym czytaniu, będziemy o tym mówić, potem na drugim czytaniu. Rozsyłamy maile do wszystkich posłów z Komisji Edukacji oraz rozsyłamy maile do wszystkich rodziców, którzy ten problem mają, żeby oni wysyłali też maile do posłów. I wtedy jak ten temat wypłynie, bo my pójdziemy na tę komisję, jak o tym powiemy głośno, to ci posłowie już będą wiedzieli, że do nich napisała pani Kowalska, która ma małego autystę, pani jakaś tam Braun, która ma małego z Downem i ktoś z porażeniem, że oni już jakby znają ten problem z konkretnych przypadków, z konkretnych dzieci, to budzi współczucie generalnie, tak? I u posłów również, więc jest duża szansa, mam nadzieję, że to się uda. A jak się nie uda, to mamy plan B, wynajęliśmy sobie fajnego legislatora. Mamy to w budżecie projektu, bo już widzieliśmy, że bez tego się to nie uda i będziemy po prostu wnosić odrębny projekt komisyjny. Jeżeli ta ustawa w tej chwili przejdzie, to my zaraz po wyborach z nowo wybranym Sejmem zaczynamy całą pracę od początku, tylko z zaskoczenia, znienacka i szybko spróbujemy wprowadzić komisyjny projekt, tylko nie mówcie Państwo nikomu, komisyjny nowy projekt szybkiej nowelizacji ustawy o systemie oświaty w jednym jedynym punkcie dotyczącym właśnie finansowania edukacji dzieci niepełnosprawnych. Także myśmy poszli w tej chwili w zmianę systemową odgórną. Bo tak nawiasem mówiąc, to co łączy mój projekt i te Państwa projekt, jest w tej chwili dużo rzeczy, które są zostawione w gestii samorządu, tak? I to jest dobre i to jest też zgodne z dyrektywami unijnymi, żeby jak najwięcej cedować decyzji na poziom lokalny. Tylko że pewne rzeczy na poziomie lokalnym się rozmywają albo są robione w sposób niekompetentny. I teraz nie każda gmina ma watchdoga,
i nie każda gmina sobie z tym poradzi. Myśmy Warszawę już postawili w sumie na baczność, jeśli chodzi o edukację i oni się bardzo pilnują, ale ja w tej chwili działam jako rzecznik uczniów niepełnosprawnych i mam sygnały z całej Polski. I po prostu ja, jak dostałam taką pierwszą falę spraw o interwencję, to się ugięłam pod tym, dlatego że do mnie dotarło, że jest 3000 gmin w Polsce i że nie ma szans na to, żeby każda miała jednego watchdoga wśród rodziców, tak, który tą gminę zmieni. I tylko na czas, kiedy jego dziecko się uczy, bo potem oni to wszystko odkręcą. Więc trzeba to tak mocno umocować w ustawie, żeby to było po prostu już nie do odwrócenia. I to, gdzie dojdziemy, nie skończymy.